Cześć, dzisiaj mam przed sobą komplet modyfikowanych korbowodów do silnika M10 B18i. Ten konkretny silnik pochodził z E30, ale były one też stosowane w E21 i E12 i chyba nawet w E28. Jak te korbowody są modyfikowane i dlaczego? Już tłumaczę. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłem, to usunięcie tej pozostałości po odkuwaniu, tej odkówki tutaj. Znaczy nie nazywa się to odkówka chyba, ale w każdym razie usunąłem te wystające elementy, ponieważ nie są one elementami konstrukcyjnymi, a tylko zwiększają wagę. Następnie pozbyłem się tutaj tych nierównych krawędzi, aby wyeliminować zjawisko karbu. Co to jest zjawisko karbu, to zapraszam do lektury książek fachowych traktujących na temat modyfikacji silników lub do internetu, tam na pewno coś na ten temat znajdziecie. I kolejną modyfikacją było ścięcie główki. Również ta operacja miała na celu zmniejszenie wagi. Główka została ścięta. Niestety mam wrażenie, że niesymetrycznie. Mam dobre wrażenie. No ale to już nic nie zrobię, wina szlifierni. Te powierzchnie zostały wyszlifowane na wszystkich korbowodach. Sama jak tutaj góra. Trzeba pamiętać o odpowiednim przygotowaniu tej miseczki na olej. No i tutaj dół został ścięty. Po czym oczywiście wszystkie cztery korbowody zostały dopasowane ich wagi tak, żeby ważyły wszystkie tyle same. Jaka jest różnica w wadze po takiej przeróbce, czyli po ścięciu tutaj główki, wypolerowaniu tych krawędzi i usunięciu tutaj tego materiału? A więc różnica, jaką udało mi się uzyskać, to około 48,2 g, sobie dokładnie 48,2 g w stosunku do seryjnego korbowodu. Seryjny korbowód waży 746,4. A zmodyfikowany 698,2. Czyli wychodzi 48,2 g. Jestem całkiem zadowolony z tej przeróbki. Jest jeszcze jedna rzecz, która została tutaj zrobiona przy okazji, kiedy korbowody były już w szlifierni. Całość została rozebrana, zostało zdjęte tutaj troszkę materiału. Całość została z powrotem złożona i dopiero wtedy ten otwór został dopasowany pod nominalny wymiar, tak żeby wyeliminować owalność tego otworu, no bo z czasem on się trochę wyoblił i nie był już okrągły, co zaowocowałoby po założeniu nowej panewki tym, że w jednych miejscach byłby mniejszy luz, a w drugich większy luz, no i panewka nie pracowałaby, nie byłaby smarowana we wszystkich miejscach jednakowo, a tego byśmy nie chcieli. Teraz mamy tutaj idealnie okrągły otwór, plus nową panewkę, plus wyszlifowany wał, co mam nadzieję da nam dziesiątki tysięcy kilometrów bezproblemowej pracy. No i co taka modyfikacja nam daje? No przede wszystkim gwarantuje nam to, że wyważyliśmy wszystkie korbowody, gwarantuje nam to, że silnik będzie równo pracował, nie będzie wpadał w jakieś dziwne wibracje, nie wiadomo skąd. No a poza tym lżejszy korbowód będzie powodował nam mniejsze obciążenia na panewce, co będzie nam pozwalało po prostu wyżej kręcić silnik bez obaw o ukręcenie korbowodu. A jeśli wierzyć książkom i literaturze fachowej, a pisali ją bardzo mądrzy ludzie, ta operacja wygładzenia tych powierzchni gwarantuje nam, może nie gwarantuje, ale bardzo zmniejsza nam ryzyko pęknięcia korbowodu właśnie przez usunięcie zjawiska karbu. Dzięki i do następnego filmiku.